Magazyn Waszym Zdaniem, Łukasz Chybiński, witam. A dziś u nas kampania wyborcza na ostatniej prostej. Będą spoty, relacja z wizyty w Zielonej Górze dr Magdaleny Ogórek i apel młodych kandydatów do Rady Miasta o to, aby 15 marca pójść do urn. Waszym zdaniem pojawi się też pytanie, kto kogo zrobił w balona. PSL twierdzi, że południowa obwodnica miasta to obietnica bez pokrycia, którą złożyli prezydent Janusz Kubicki i posłanka Bożena Bukiewicz. Pierwsze spoty wyborcze, które zaprezentowaliśmy Państwu w ubiegłym tygodniu, zrobiły furorę. Teraz kolejna porcja. Na początek drużyna zielonych skrzatów Janusza Kubickiego. Po tej publikacji pojawiło się kilka komentarzy. My wybraliśmy komentarz Radosława Brodzika, który jak w dziesiątkę trafił w świąteczny klimat tego filmu. Występ byłych kolegów z Lewicy ocenił tak. Tyle, ile obiecuje panu prezydent, tyle nie jest w stanie obiecać święty Mikołaj, więc wcale nie dziwię się, że to jest ekipa skrzatów, czy też pomocników świętego Mikołaja. Każdy z nich dźwiga worek pobożnych życzeń, czy też prezentów. Nie wiem, czy dotrą z nim do wszystkich zielonogórzan. A teraz spot Radosława Brodzika, który jak za moment Państwo zobaczą, ma kupę problemów w swoim okręgu wyborczym. Znajdujemy się dzisiaj na ulicy Chmielnej, na osiedlu Morelowym. To tutaj trzeba szczególnej uwagi radnych w kolejnej kadencji Rady Miasta. To tu brakuje placu zabaw dla dzieci. To tutaj nie ma boiska, żeby pograć w piłkę nożną. W kolejnym spocie zobaczą Państwo fragmenty z zatrzymania kandydata do Rady Miasta z Komitetu Wyborczego Wyborców Janusz Kubicki. Na potrzeby kampanii Filip Gryko dał się zakuć w kajdanki. Pomoc w odremontowaniu mieszkania. Zbieranie żywności dla potrzebujących. Na koniec film Drogi, jeden z nielicznych kandydatów, który nową wielką zieloną górę przeszedł wzdłuż i wszerz. Cezary Wysocki, jego spacer po wszystkich sołectwach. Ten to ma zdrowie. Jędrzychów dołączono do okręgu Nowego Miasta nie bez powodu. Jak Państwo oceniają spoty wyborcze, czy śmieszą, czy są merytoryczne, czekamy na komentarze. Zmieniamy nieco temat, nieco, bo zostajemy przy kampanii wyborczej. Młodzi kandydaci do Rady Miasta ponad podziałami politycznymi zachęcają do udziału w wyborach i głosowania na młodych. Odwrotnie, Rafał. Odwrotnie. Jak wy macie... Na wyborach twój głos nigdy nie jest jeden. No. O, dobra. Każdy głos jest ważny. Każdy głos jest ważny z punktu widzenia zmiany miasta Zielonej Góry, że nie jest tak, jak się mówi, że mój głos nie jest ważny, tak, że ja idę głosować i to nic nie zmieni. Właściwie, że nieprawda, zmieni bardzo dużo. W Zielonej Górze niejednokrotnie pokazaliśmy, że jako młodzi ludzie potrafimy się dogadać ponad podziałami partyjnymi. Tą akcję, czy ten event robimy po to, żeby pokazać, że ponad podziałami można również mówić o tym, że wybory są bardzo ważne. Mimo, że jesteśmy w trakcie kampanii wyborczej, na ostatniej prostej, kiedy powinniśmy ze sobą walczyć, potrafimy współpracować. Tej współpracy potrzeba w Radzie Miasta. Moje doświadczenie 4-letnie w pracy w ratuszu pokazuje, że warto jest rozmawiać, warto być zgodnym. No i my tutaj tę zgodę pokazujemy. Czas na to, żeby przede wszystkim te osoby, niektóre starsze, które przysypiają troszkę już w tych ławach Rady Miasta, no odeszły już na emeryturę. Trzeba zadecydować, kto będzie ich prezentował w Radzie Miasta. A teraz waszym zdaniem dr Magdalena Ogórek i wizyta kandydatki w Winnym Grodzie. Ogórek właśnie u nas rozpoczęła kampanię wyborczą. SLD upiekło dwie, a nawet trzy pieczenie na jednym ogniu. Promocja Magdaleny Ogórek i Jolanty Danielak w Święto Kobiet? To musiało się udać. Witamy serdecznie. Jest z nami dr Magdalena Ogórek, kandydatka na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pani Magdalena przyjechała na moje zaproszenie. Jest mi niezwykle miło, że w tym samym włącza się w kampanię samorządową w Zielonej Górze. W 2015 roku mamy Polskę pogłębiających się nierówności społecznych. Mamy Polskę źle napisanego, niespójnego prawa. Mamy Polskę gigantycznych kolejek do lekarzy. Mamy Polskę zbliżającej się kolejnej fali emigracji młodzieży.
I to są te problemy, to są te wyzwania, przed którymi stanie już za niedługo nowy prezydent Polski, ale to są też problemy, które będzie rozwiązywała w niedalekiej przyszłości, mam nadzieję, Jolanta Danielak. Tego jej bardzo gorąco życzę. Apeluję do Państwa o frekwencję. Dziękuję, Piotruś, dzielnie to przed. Pani oddaje się pod Pani. Dobrze, chodźcie, przepraszamy się. Teraz torty. Boisko pod Hubą przeżywa drugą młodość. Wszystko za sprawą budżetu obywatelskiego. To Państwa głosy zdecydowały o tym, że z Zawadzkiego zniknęła stara asfaltowa nawierzchnia z okazji otwarcia boiska w weekend. Rozegrano tam turniej piłki nożnej. Setki tysiące osób, które przyszły się pobawić, świadczą, jak tu jest wielkie osiedle, a to boisko kiedyś dawno było, tętniło życiem, potem zarosło. Pani Magdalena Bobek wzięła sprawę w swoje ręce, zebrali podpisy, wygrali i ja się bardzo cieszę, bo tak naprawdę dzięki temu młodzi ludzie będą mieli gdzie się pobawić, gdzie odpocząć. Myślę, że mieszkańcy doskonale wiedzieli, że takie boisko jest tutaj niezbędne i należy o nie walczyć. Teraz mamy tego owoc i myślę, że możemy się cieszyć i korzystać. Jest dosyć atrakcyjne, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Będzie kosztować 14 milionów złotych. Na osiedlu Zastalowskim powstaje zespół edukacyjny. W placówce przygotowano 360 miejsc dla dzieci. Będą tam się uczyć przedszkolaki i uczniowie klas 1-3. Ponad 300 kilkadziesiąt dzieci znajdzie swoje miejsce od 1 września w tej placówce. Nabór będzie prowadzony od 23 marca, jeżeli chodzi o szkołę, o przedszkole również. Wszystkie informacje będą na stronach internetowych. Będzie to nowoczesna placówka, troszkę inne niż pozostałe, bo chcemy, żeby te najmłodsze dzieci, które chodzą do szkoły, te 6-letnie zwłaszcza, były troszkę inaczej traktowane. Stąd właśnie koncepcja, aby taki zespół tutaj powstał. 23 marca we wszystkich szkołach podstawowych, również w tej nowej szkole, będzie prowadzony nabór, a nabór ten będzie prowadziła szkoła podstawowa numer 11, czyli szkoła położona właśnie na tym osiedlu i będzie prowadziła nabór dla siebie, czyli dla przyszłych uczniów szkoły podstawowej numer 11, jak również nowych uczniów nowo powstającej szkoły. Część rodziców stresuje się troszkę tym, że dzieci 6-letnie oddaje do szkoły, gdzie chodzą 13-14-latki. Wiadomo, że jest to jakaś obawa, że coś się złego może wydarzyć, a ten pomysł jest taki jednak, że maksymalnie to będą dzieci najprawdopodobniej do 3 klasy szkoły podstawowej, czyli to będą miały dzieci maksymalnie, to będą 10 lat. I ten stres troszkę jest mniejszy, bo ta różnica pomiędzy nimi nie jest taka duża. Południowa obwodnica miasta to wymysł prezydenta Janusza Kubickiego i posłanki Bożeny Bukiewicz. Rafał Nieżurbida, kandydat PSL na prezydenta Zielonej Góry, jest zdania, że południowa obwodnica miasta to bajka, która powstała na potrzeby kampanii wyborczej. Okazuje się, że tematu południowej obwodnicy nie ma z chwilą, kiedy okazało się, że nie ma na ten cel środków. Zielona Góra nie jest w stanie wysupłać 150 milionów na budowę tej obwodnicy. Środków zabezpieczenia w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego nie ma, więc nie ma tematu obwodnicy. Planować oczywiście ją powinniśmy, jednak w konsultacji z mieszkańcami, szukając środków, jednak mówienie i zapewnienie, że takie środki już są i głupotą było z nich, by nie skorzystać. Gdyby były, oczywiście głupotą byłoby nie skorzystać, ale okazuje się, że tych środków nie ma na dzień dzisiejszy. Myślę, że ten balonik na dzień dzisiejszy wygląda tak i cała południowa obwodnica Zielonej Góry. Głosów w sprawie dotacji, jaką Zielona Góra ma otrzymać na budowę południowej obwodnicy miasta, zabrał Waldemar Sługocki, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Sługocki stanowczo zaznaczył, że Zielona Góra może być spokojna o pieniądze na południową obwodnicę. Prawda jest jedna tylko, panie redaktorze, mianowicie to, że w tej perspektywie 2014-2020 w programie operacyjnym Infrastruktura i Środowisko są zabukowane środki finansowe na realizację infrastruktury drogowej w miastach na prawach powiatu powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Zielona Góra jest takim miastem. Wybory 15 marca, czyli w najbliższą niedzielę. Zachęcam do pójścia do urn w myśl zasady, którą już w listopadzie mocno akcentowaliśmy na antenie regionalnej telewizji lubuskiej. Po prostu, kto nie głosuje, ten nie ma prawa narzekać. W tym wydaniu magazynu Waszym Zdaniem to wszystko. Widzimy się po wyborach. Do zobaczenia.